Proszę Państwa, kilka słów refleksji na temat tematu sporego i wbrew pozorom w małej części przebadanego jak do tej pory, mającego swoją literaturę, to znaczy funkcjonowania gabinetu Tomasza Arciszewskiego, czyli takiego punktu kulminacyjnego jego kariery politycznej, gdybyśmy takimi chcieli mierzyć to kategoriami. I najpierw chciałbym zadać pytanie, jak to się stało, że Tomasz Arciszewski tym premierem został, bo o mały włos też nim by nie został, poczynając od tego, że została jednak wbrew spodziewaniu się samego Mikołajczyka przyjęta jego dymisja. Wiemy doskonale o tym, że Stanisław Mikołajczyk wielokrotnie korzystał z groźby swojej dymisji jako z pewnego narzędzia do wywierania wpływu politycznego. I popierający go politycy, skupieni w ramach tak zwanego Komitetu Koordynacyjnego, czy też Komitetu Przywódców Stronnictw, ku jego zdumieniu nie zgodzili się na jego postulat zgody na interwencję wysłannika prezydenta Roosevelta u Stalina w sprawie pozostawienia przy Polsce Lwowa. Tak? Była taka propozycja ze strony Roosevelta. Ministrowie nie zgodzili się na nią, bo stwierdzili, że zgoda na interwencję w sprawie Lwowa oznaczałaby milczącą zgodę na zabór przez Związek Sowiecki pozostałych ziem wschodnich, a zwłaszcza Wileńszczyzny. I w ten niespodziewany sposób Stanisław Mikołajczyk został postawiony przed faktem, że nie ma poparcia pozostałych stronnictw i podał się do dymisji. Ale to nie tylko to. Ponieważ padło tutaj dzisiaj takie stwierdzenie, że prezydent Władysław Raczkiewicz skorzystał z okazji i mianował właśnie Tomasza Arciszewskiego, człowieka, z którym miał sporo wspólnego i których łączyła znajomość, mianował go kandydatem na nowego premiera. Otóż nie tak od razu się stało i trzeba zastanowić się chwilę nad tym, dlaczego prezydent mianował innego polityka Polskiej Partii Socjalistycznej, Jana Kwapińskiego, bo co oznaczała ta nominacja? No w zasadzie oznaczała ona moim zdaniem to, że obóz polityczny na emigracji przeciwny polityce Mikołajczyka został zaskoczony tą dymisją, został zaskoczony tym, co się stało i nie bardzo wiedział w tym prezydent, co zrobić w tym momencie. Ja inaczej tego nie potrafię zinterpretować, dlaczego prezydent misję sformowania rządu oddaje w ręce polityka, który do tej pory był politykiem w rządzie Mikołajczyka i popierał jego politykę. I to dopiero niemożność sformowania rządu przez Kwapińskiego, a przez kilka dni próbował to zrobić, doprowadziła do tego, że ta misja przeszła w ręce Tomasza Arciszewskiego. I teraz jeszcze jedna rzecz. Wspomina o tym Adam Pragier w swoich wspomnieniach. Podczas obrad Komitetu Zagranicznego Polskiej Partii Socjalistycznej, kiedy naprawdę, tak pisze Pragier, to były prawdziwe obrady, bo bardzo mocno spierano się co do tego, czy Tomasz Arciszewski powinien mieć misję sformowania rządu. Podczas tych obrad, gdzie racje rozkładały się porówno, bo z jednej strony mieliśmy oczywiście takie postaci jak Kwapiński, jak Beluch Beloński, jak inni przedstawiciele PPS-u w rządach Mikołajczyka. Z drugiej strony mieliśmy Pragiera, mieliśmy Ciołkosza, mieliśmy Tadeusza Tomaszewskiego. W każdym razie on pisze o tym, że głosy były porówno, a w sytuacji, kiedy jest równowaga, kto decyduje? Przewodniczący Komitetu Zagranicznego. Kto był przewodniczącym Komitetu Zagranicznego? Kwapiński. Na kogo padłby głos? No jednak nie na Arciszewskiego jako premiera. I jak wspomina Adam Pragier, o nominacji jednak Arciszewskiego na to stanowisko zadecydował Otto Pehr, co bardzo ciekawe, który powinien z racji swego pochodzenia raczej popierać opcję nieżyjącego już Liebermana, Grossfelda, Belucha Belońskiego, też pochodził z Przemyśla, był pod wpływem Liebermana. I ponoć Otto Pehr ze łzami w oczach, płacząc, zdecydował o tym, żeby swój głos oddać właśnie na kandydaturę Arciszewskiego jako premiera. I teraz, czyli tym jednym głosem przeszła propozycja Komitetu Zagranicznego Polskiej Partii Socjalistycznej i Tomasz Arciszewski
Kaczyński był bardzo niezadowolony z tego faktu, bo on uważał, że jako ten nowo nominowany premier powinien mieć przynajmniej bardzo silne poparcie, czy takie jednoznaczne poparcie swojej macierzystej partii, a jego w zasadzie nie dostał. No jeden głos, oczywista sprawa, prawda? Czyli zobaczcie państwo, jak dużo tutaj czynników grało i jak wystarczyłby jeden czynnik, żeby troszeczkę inaczej się potoczył, żeby do sformowania tego gabinetu nie doszło. I jeszcze ostatnia rzecz, jeśli chodzi o samo formowanie. Tomasz Arciszewski, zaraz powiem o składzie gabinetu Arciszewskiego. Tomasz Arciszewski planował powierzyć tekę ministra informacji i dokumentacji no człowiekowi, który był bardzo rozpoznawalny, który miał przyjaciół swoich politycznych, kontakty z krajem poprzez tych swoich przyjaciół politycznych, czyli w ręce Adama Ciołkosza. A Adam Ciołkosz niespodziewanie dla niego odmówił uczestnictwa w rządzie, chociaż był krytykiem Sikorskiego, Mikołajczyka, był przedstawicielem tej opcji krytycznej wobec dotychczasowej linii politycznej. Dlaczego Ciołkosz nie zdecydował się na to? No tłumaczenie jest takie, ponieważ do rządu nie weszli ludowcy, a dla Ciołkosza rząd powinien być przede wszystkim konstruktem koalicyjnym, rząd, który jest tworzony przez socjalistę, powinien być konstruktem rządu, nazwijmy to ludowego, którego trzon powinni stanowić PPS-owcy i Stronnictwo Ludowe. A Stronnictwo Ludowe też się wahało, też były rozmaite głosy i też to się wahało, ale ostatecznie odmówili wejścia do tego rządu, dlatego też Ciołkosz odmówił i funkcję, którą przewidywano dla Ciołkosza, objął ostatecznie Adam Pragier. Już tylko hasłowo wspomnę, żeby nie przedłużać, że oczywiście wywijańce i łamańce robiło Stronnictwo Pracy, które delegowało do rządu, które przede wszystkim podjęło uchwałę, która w zasadzie mówiła, że może być i tak, i może być i tak. To jest taka uchwała, która gdzieś tam wśród znawców tematu krąży jako coś zupełnie kuriozalnego, a więc nie było to proste, nie było to proste. Jaki był atut Tomasza Arciszewskiego? Na pewno tym ogromnym atutem było to, że przybył z kraju, że miał poparcie kraju. To w tym momencie bardzo się liczyło. I że pełnił funkcję następcy prezydenta. Oczywiście liczyło się bardzo też to, o czym państwo, moi znakomici przedmówcy, mówiliście wcześniej. Doświadczenie w pracy politycznej, jego rozpoznawalność, jego niezłomność, no i to, że reprezentował takie, a nie inne poglądy, jeśli chodzi o sytuację aktualną międzynarodową. Ale w każdym razie chcę, żeby z tego fragmentu mojego wystąpienia w państwu zostało takie przekonanie, że wcale nie było oczywiste, że to Tomasz Arciszewski obejmie tę funkcję. Kto wszedł do gabinetu? Powiem o składzie. Skład był egzotyczny, jeżeli chodzi o przynależność partyjną, ponieważ trzon gabinetu Tomasza Arciszewskiego od momentu jego powołania aż do zakończenia jego działalności tworzyła egzotyczna koalicja dwóch skrzydeł sceny politycznej. Właściwie koalicja, do której w normalnej sytuacji nie miało prawa dojść, a mianowicie Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Narodowe. Okazało się, że w tej dziwnej sytuacji, która wytworzyła się, tej sytuacji międzynarodowej i sytuacji, w której znalazł się rząd polski i Polska wraz z postępem oczywiście Armii Czerwonej na zachód i wraz z tym, że no nie mieliśmy tych relacji polsko-sowieckich wraz z ukonstytuowaniem się Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i tymi wszystkimi działaniami, okazało się, że zarówno PPS, to skrzydło krytyczne wobec polityki Mikołajczyka, jak i Stronnictwo Narodowe, ale mówiąc Stronnictwo Narodowe, już nie mówię o politykach, którzy mienili się reprezentantami Stronnictwa Narodowego, takimi jak Marian Sejda, wprawdzie polityk Stronnictwa, ale nie mający poparcia władz własnego Stronnictwa, tylko rzeczywiście politycy Stronnictwa Narodowego, mający poparcie władz Stronnictwa z Tadeuszem Bieleckim na czele. Czyli SN i PPS to jest podstawa rządu Mikołajczyka. Oczywiście, jeżeli chodzi o Polską Partię Socjalistyczną, Tomasz Arciszewski, premier i również kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, to jest Jan Kwapiński, który objął Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz kierownictwo Ministerstwem Skarbu i to jest wspomniany już przeze mnie Adam Pragier, też wybitna postać, bardzo znana postać, wieloletni poseł, który objął Ministerstwo Informacji i Dokumentacji. Ze Stronnictwa Narodowego do rządu weszli Zygmunt Berezowski, który objął newralgiczne stanowisko ministra spraw wewnętrznych, a o Berezowskim trzeba powiedzieć, chyba to już padło dzisiaj, że tak jak Arciszewski przyleciał w sierpniu
operacją Most 3, tak Berezowski przyleciał kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 1944 roku, pierwszym w ogóle mostem. Czyli to też był przybysz z kraju, mógł wesprzeć Arciszewskiego w tym sensie. To był Władysław Folkierski, profesor Władysław Folkierski, który objął Ministerstwo Prac Kongresowych i kierownictwo Ministerstwa Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego. I mieliśmy jeszcze trzeciego członka koalicji rządowej, czyli Stronnictwo Pracy, ale byli to, jak to się mówi, przedstawiciele drugiego gabinetu Stronnictwa Pracy, nie ci najbardziej znani politycy, bo oni wspierali Mikołajczyka, tacy jak Karol Popiel, ksiądz Zygmunt Kaczyński. Natomiast do gabinetu premiera Arciszewskiego weszli Bronisław Kuśnierz jako minister sprawiedliwości i Stanisław Sopicki jako minister odbudowy administracji publicznej. No i mamy dwóch fachowców bezpartyjnych w tym rządzie. To jest hrabia Adam Tarnowski, minister spraw zagranicznych, i Marian Kukiel, generał Marian Kukiel, jako, podkreślam, nie minister konstytucyjny, tylko kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej. I przez cały okres rządów, Arciszewskiego będzie miał tylko kierownictwo, znaczy tylko, no będzie kierował resortem, ale w randze kierownika, a nie ministra. I proszę Państwa, co warte podkreślenia, ten skład będzie działał do końca, od początku do końca. Taki jest skład gabinetu, nie ma roszad, nie ma przesunięć. W tym składzie ci ministrowie działają do 2 lipca 1947 roku. Statystyka. No, jestem szczęśliwym posiadaczem kompletu protokołów posiedzeń Rady Ministrów Tomasza Arciszewskiego, bo wiecie Państwo o tym doskonale, że część tych protokołów została wydana przez profesora Wojciecha Rojka, ale to są protokoły, które zostały wydane do sierpnia 1945 roku. Natomiast pozostałe protokoły udało nam się odnaleźć i no, będą wydane drukiem w tym roku bądź w roku przyszłym. I z takiej prostej statystyki, 9 posiedzeń Rady Ministrów w grudniu 1944 roku, bo rząd rozpoczął działalność 1 grudnia. To było posiedzenie inauguracyjne, oczywiście zaprzysiężenie, powołanie 29 listopada Tomasza Arciszewskiego. Ale pierwsze posiedzenie Rady Ministrów 1 grudnia, 9 posiedzeń, bardzo intensywnie, w grudniu 1944 roku. Do 24 sierpnia, czyli tych protokołów, które są u Rojka, 58 plus jeszcze 18 do końca 1945 roku, czyli gabinet spotkał się w 1945 roku 76 razy. W 1946 roku już mniejsza intensywność, 53 posiedzenia plenarne. W 1947 roku, ale to jest właściwie pół roku do 2 lipca, a 2 lipca już przewodniczy Tadeusz Burkomorowski jako nowy premier. Czyli to jest ostatnie posiedzenie rządu Arciszewskiego, ale pod kierunkiem już nowego premiera. Arciszewski już nim nie kierował. 29 posiedzeń. To też pokazuje, ta intensywność pracy, która nie jest jednak taka sama, pokazuje, kiedy ten rząd działał intensywniej, czyli kiedy było więcej problemów do rozwiązania, kiedy czuł sprawczość, a kiedy jakby ta aktywność gabinetu troszeczkę wygasała. W sumie to jest 167 posiedzeń Rady Ministrów, a trzeba pamiętać do tego, że ministrowie, także premier, działali w ramach komitetów ministerialnych, Komitetu dla Spraw Kraju, Komitetu Politycznego, Ekonomicznego. Było tych komitetów więcej, więc jest to dość taka aktywna i intensywna praca. I teraz proszę Państwa, co najbardziej charakterystyczne według mnie, główne punkty, które zasługują na podkreślenie. A więc ten rząd działa w bardzo trudnych warunkach, w bardzo, bardzo trudnych warunkach. Co mam na myśli? Jest praktycznie izolowany na arenie międzynarodowej. O tym już była mowa, pan profesor Marek Kornat wspominał o tym. Co oznacza izolacja na arenie międzynarodowej? No oznacza to, że premier Arciszewski ani razu nie spotkał się z Churchillem, ani razu nie spotkał się z Rooseveltem. Minister spraw zagranicznych w zasadzie miał szczątkowe spotkania ze swoim odpowiednikiem brytyjskim, raczej unikano tych spotkań. A więc od samego początku następuje izolacja tego gabinetu na arenie międzynarodowej i punktem jakby kulminacyjnym tego jest oczywiście lipiec i odmowa dalszego uznawania rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez te główne mocarstwa, tak? Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, a za nimi niemal wszystkie państwa świata. Oczywiście było to rozłożone w czasie, ale pragnę też zwrócić uwagę na to słowo niemal, bo nie wszystkie, co oznacza, że jednak dla niektórych
uczestników życia międzynarodowego, ten rząd nadal funkcjonował i był rządem legalnym, bo było kilka państw, które uznawały nadal legalność istnienia tego rządu. Więc ta izolacja na arenie międzynarodowej. Teraz klucz do zrozumienia tej izolacji na arenie międzynarodowej to jest postawa Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza postawa Roosevelta. Już dzisiaj była mowa na ten temat, ale no siłą rzeczy muszę pewne rzeczy powtarzać czy uzupełniać. Churchill był zdystansowany do rządu, ponieważ Arciszewski przedstawił taki swój program polityczny w dziedzinie polityki międzynarodowej, który no, szedł w poprzek polityki Churchilla. No, po prostu te polityki się wzajemnie wykluczały. Natomiast Churchill miał jeszcze na względzie próbę ratowania suwerenności, niezależności Polski kosztem zmian terytorialnych Polski. Tak bym to ujął najprościej. Ale kluczem była postawa Roosevelta. A postawa Roosevelta była całkowicie uległa wobec Stalina. To był nasz problem. I chyba nikt tutaj z moich przedmówców nie wspomniał o tym, a pisze o tym Jan Karski w książce Od Wersalu do Jałty. I może pisze o tym Henry Kissinger w dyplomacji, ale nie jestem pewien, Karski na pewno, że przed konferencją w Jałcie, która jest takim ewidentnie jednym z tych punktów kluczowych w działalności rządu Arciszewskiego, przed konferencją w Jałcie spotkali się eksperci amerykańscy i brytyjscy, żeby uzgodnić wspólne stanowisko między innymi w sprawach polskich na konferencji Wielkiej Trójki. Tak, żeby Churchill i Roosevelt mówili jednym głosem i w ten sposób, żeby plany Stalina zostały pokrzyżowane. I państwo doskonale wiecie, co się stało. Że podczas konferencji w Jałcie Roosevelt, pomimo wypracowanego przez ekspertów i przedstawionego mu stanowiska, przeszedł na stronę Stalina i mówił głosem Stalina, wobec czego oczywiście został zmajoryzowany Churchill. A więc nie mógł ugrać nawet tego, co uważał, że jest winien rządowi polskiemu, to jest suwerenności państwa polskiego kosztem okrojenia jego granic. Ale to nie jest tylko to, to nie jest tylko to. Mianowicie, już na tym pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów, 1 grudnia, Berezowski, minister spraw wewnętrznych, mówi, że Brytyjczycy zażądali od niego wydania kluczy do szyfrów i zakomunikowali mu, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie mógł komunikować się z krajem samodzielnie, tylko będzie to przechodziło przez struktury brytyjskie, a Brytyjczycy roszczą sobie prawo do cenzurowania treści, które między rządem a krajem będą przekazywane. No to widzicie państwo, że mówię tutaj o absolutnie kluczowych aspektach, bez których w ogóle nie ma mowy o suwerenności państwa, o możliwości wykonywania władzy konstytucyjnej. Widząc, co się dzieje, premier Arciszewski i widząc, rozeznając sytuację, bo to był proces, on, kiedy obejmował stanowisko premiera, sądził, że jasne postawienie sprawy przez Polaków, oparcie się na tym, co w polityce międzynarodowej jako zasady głoszą przywódcy anglosascy, da nam możliwość wpływania na bieg dziejów. Ale z biegiem miesięcy, tygodni, miesięcy, to przecież były 3 miesiące raptem, rozeznano, że sprawa polska jest w zasadzie przesądzona. Wobec czego rząd polski skupia się na czym? Na zapewnieniu sobie środków do dalszej egzystencji, nie mówię oczywiście prywatnej jako ludzi, tylko funkcjonowania instytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczeniu majątkowemu, zabezpieczeniu możliwości funkcjonowania instytucjonalnego, tworzeniu sieci placówek w wyzwalanej Europie, tworzeniu i utrzymywaniu sieci placówek dyplomatycznych, tworzeniu nowych instytucji, które w jakiś sposób zabezpieczą mienie polskie. Więc to są takie działania, które ten rząd polski dla swojego utrzymania mógł podjąć w miesiącach między lutym a lipcem roku 1945. A taki drugi kluczowy moment, no to jest ta odmowa uznania dalszego i wtedy w zasadzie pojawiają się nowe kwestie do rozwiązania, a przede wszystkim taka kwestia, co zrobić z masami emigracyjnymi, co zrobić z cywilami, z urzędnikami cywilnymi, co zrobić z żołnierzami, którzy przecież napływają do Wielkiej Brytanii. A więc to są takie kwestie. I teraz proszę państwa,
Chciałem powiedzieć o kilku takich najważniejszych moim zdaniem, a przynajmniej takich, które wydaje mi się warto chwileczkę się nad nimi pochylić, kluczowymi dokumentami tego rządu. O niektórych z nich wspomniał pan profesor Marek Kornat. Natomiast ja zwrócę uwagę jakby na to, co moim zdaniem jest tutaj istotne. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Ministrów premier Arciszewski wskazał na pewne zasadnicze założenia swojej pracy, tego jak on widzi pracę rządu. I co tutaj jest ciekawe? On mówi, że będzie kontynuował postrzeganie tego rządu jako rządu jedności narodowej, tak jak generał Sikorski i tak jak Stanisław Mikołajczyk. To jest bardzo ciekawe moim zdaniem, zważywszy na to, że jednak ta jedność narodowa, czyli koalicja rządowa była dość wąska, która tworzyła gabinet Arciszewskiego, ale on mówi, że jego programem jest utrzymanie tej jedności narodowej, czyli można by się było spodziewać, że będzie jednak dążył do włączenia Stronnictwa Ludowego w ramy swojego gabinetu. 1 grudnia 1944 roku wyraźnie mówi w tym swoim pierwszym wystąpieniu, że wierzymy naszym sojusznikom, pokładamy ufność, że nasi sojusznicy będą wierni wobec nas. To jest interesujące. Podkreśla wolę ułożenia przyjaznych relacji ze Związkiem Sowieckim i mówi coś takiego, że biorąc pod uwagę ofiarę Polski w czasie tej wojny i mówi tutaj i o ofiarach okupacji, barbarzyńskich rządów niemieckich czy sowieckich, biorąc pod uwagę ofiary związane z działalnością w Armii Krajowej i także zabitych, poległych żołnierzy polskich sił zbrojnych, to powinno być dla nas rękojmią sprawiedliwego załatwienia sprawy polskiej po wojnie. Tak? To są te takie najważniejsze aspekty, ale jest jeszcze jeden aspekt, który on w tym dosyć krótkim przemówieniu swoim porusza, a mianowicie mówi zgodnie z żądaniem kraju. I to jest coś nowego, co się pojawia moim zdaniem w posiedzeniach Rad Ministrów, bo oczywiście na wolę kraju każdy próbował się powoływać. To był taki argument przetargowy. Mikołajczyk się na to powoływał, Sikorski się na to powoływał, ale Arciszewski, on w zasadzie rozumuje na tej emigracji tak, jak rozumował w kraju. No on jest, kiedy obejmuje funkcję premiera, no on jest dosłownie parę miesięcy przecież na emigracji. On ma doświadczenia okupacji krajowej i on tymi kategoriami rozumuje, czyli to jego stwierdzenie, że zgodnie z żądaniem kraju, z życzeniem kraju, uważam, że należy traktować nie instrumentalnie, tak jak to robili Mikołajczyk czy Sikorski, ale że rzeczywiście on uważa, że tutaj kraj powinien dyktować warunki i narzucać jakby swoje rozwiązania, a rząd musi je spełniać, czy powinien je spełniać. Dalej, 13 grudnia 1944 roku premier ma takie exposé na Forum Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. I mówi tam między innymi, że uważa, że jego rząd jest spadkobiercą generalnych założeń polityki Sikorskiego i Mikołajczyka. Czyli on siebie sam przedstawia, bo zobaczcie państwo, dlaczego to podkreślam? Bo my w historiografii, w badaniach naszych mówimy tak, tam to były rządy koniunkturalne w jakiś sposób, zwłaszcza Mikołajczyk szedł na układy z Moskwą, a Arciszewski to był rząd protestu narodowego. Ale zobaczcie, że sam Arciszewski mówi, kontynuujemy zasadnicze elementy obecne w rządach i Sikorskiego, i Mikołajczyka. I mówi tak, celem Polski, celem rządu jest podbicie Niemiec, całkowite pobicie Niemiec, nie podbicie, a pobicie Niemiec, porozumienie z Rosją, odbudowa Polski ze zniszczeń wojennych i wprowadzenie w Polsce ustroju demokratycznego i ustroju socjalista sprawiedliwości społecznej. I co tam pojawia się ważnego? Podstawą naszych działań jest akt porozumienia stronnictw krajowych z 15 sierpnia 1943 roku oraz deklaracja Rady Jedności Narodowej, ta słynna deklaracja, o co walczy naród polski z marca 1944 roku. Później on jeszcze dwukrotnie jest na posiedzeniach Rady Narodowej, może już nie będę tak szczegółowo tego omawiał, natomiast
Marek Kornat wspomniał o tym. 19 stycznia 1945 roku, mając informację o tym, że szykuje się konferencja Wielkiej Trójki, chcąc przygotować się do tego i chcąc coś zrobić, chcąc wyprzedzić ruchy sojuszników, rząd polski przyjmuje deklarację, przygotowuje pismo może w ten sposób. To jest pismo przygotowane przez taką komisję Adam Pragier, Adam Tarnowski i Zygmunt Berezowski, tych trzech polityków ją przygotował i Rada Ministrów ją zaakceptowała 19 stycznia 1945. I w tej deklaracji, o której wspominał Marek, znalazły się takie między innymi stwierdzenia. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest gotów zawrzeć ze Związkiem Sowieckim przymierze gwarantujące bezpieczeństwo jednej i drugiej stronie. Należy to rozumieć jako przymierze polityczne bądź przymierze nawet wojskowe. Ale co więcej, w tym dokumencie znajduje się gotowość, jest wyrażona gotowość współpracy ze Związkiem Sowieckim w ramach gospodarczej organizacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli rząd Arciszewskiego widzi przyszłość Europy, czy naszej części Europy, jako coś w rodzaju Unii Środkowoeuropejskiej i chce dać Związkowi Sowieckiemu możliwość wejścia w układ gospodarczy. Mówi takie sformułowanie w tym dokumencie, że gwarancje dla Polski bezpieczeństwa są sprawą żywotną dla Europy. To nie jest kwestia tylko Polski, ale to jest kwestia spokoju w Europie. I to, o czym wspominał profesor Kornat, jeżeli Związek Sowiecki nie będzie gotów przyjąć tych warunków, to alternatywą jest utworzenie międzysojuszniczej komisji wojskowej, złożonej z przedstawicieli anglosasów, która będzie nadzorowała to, co w Polsce się dzieje. Ale oczywiście i to memorandum, ten dokument zostaje rozesłany do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do polityków. On do nich dociera, no ale w Jałcie doskonale wiemy, jakie decyzje zostały podjęte, jaki jest komunikat Wielkiej Trójki. I wiedząc już o tej deklaracji Wielkiej Trójki, rząd polski 13 lutego, znowu ta sama komisja przygotowała to oświadczenie, oświadcza w bardzo mocnych słowach, to jest bardzo ważny dokument, 13 lutego 1945 roku, oświadczenie rządu polskiego, że rząd polski nie może uznać uchwał Wielkiej Trójki w Jałcie i one nie obowiązują narodu polskiego. Znajduje się tam stwierdzenie, że oderwanie wschodniej połowy Polski to jest czwarty rozbiór Polski, tylko tym razem dokonany przez sojuszników. Takie stwierdzenie mocne tam się znajduje. I jest jeszcze jedno stwierdzenie, na które chciałem zwrócić uwagę, że jakiekolwiek działania polityczne w sytuacji okupacji przez Związek Sowiecki, nawet przy obecności obserwatorów anglosaskich, nie dają żadnej gwarancji, że zostaną one przeprowadzone w sposób bezstronny, że dadzą narodowi prawo do swobodnego wypowiedzenia się. To jest bardzo istotny element. Proszę Państwa, i teraz to są rzeczy znane. To wszystko, o czym mówię, właściwie znajduje się, można wysnuć na podstawie protokołów posiedzeń Rady Ministrów opublikowanych przez profesora Rojka. Ale dwa zdania jeszcze na temat tego, co później, czyli tego, co jest jeszcze w archiwach, to, co jest w rękopisach. Mianowicie o kilku jeszcze aktach rządu polskiego chciałbym wspomnieć. 6 listopada 1945 roku Rada Ministrów przyjmuje uchwałę w sprawie rozmieszczenia i zatrudniania emigrantów polskich, polskiej emigracji, w której zaleca skupienie polskich emigrantów, nie rozpraszanie ich, ale skupienie na terenie Europy z myślą o mającej nadejść niedługo dalszej walce. 13 listopada 1945 roku Rada Ministrów przyjmuje dokument, w którym jest planowane powołanie Komitetu Obrony Polski, w skład którego wchodziliby reprezentanci Stronnictwa Narodowego, PPS-u, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Ludowego Wolność, czyli tej organizacji secesyjnej, opozycyjnej wobec Mikołajczyka. 8 października 1946 roku, po niemal roku, rząd polski przyjmuje wytyczne dla ludności polskiej wysiedlanej do Niemiec. Jest dokument, w którym są dane jakby instrukcje dla tej ludności. Wreszcie
To jest ciekawe. 28 listopada 1946 roku rząd wydaje odezwę do Polaków w kraju. I co tam się w tej odezwie znajduje? Myślę, że państwa zaskoczę. Mianowicie rząd mówi, że prowadzenie walki zbrojnej w tym momencie w kraju, w podziemiu, listopad 1946 roku, jest niecelowe i szkodliwe. I nie przyniesie taka walka żadnych konkretnych rozwiązań, wobec czego rząd nakazuje czy zobowiązuje przywódców organizacji zbrojnych w kraju rozwiązanie tych organizacji. To jest dokument z 28 listopada 1946 roku. 21 stycznia 1947 roku rząd przyjmuje deklarację w sprawie wyborów w Polsce, wybory do Sejmu Ustawodawczego PRL-owskiego, w którym wyraźnie mówi, wybory nie były ani wolne, ani nieskrępowane, nie mogą stanowić absolutnie wyrazu woli narodu polskiego. Ale co jest tam ciekawe, w tej deklaracji znajdują się słowa, że tymczasowy rząd jedności narodowej nie przeprowadził wolnych i nieskrępowanych wyborów, do czego był zobowiązany na mocy uchwał jałtańskich, wobec czego jest zobowiązany do samorozwiązania się i do zakończenia działalności, jako ta organizacja, która nie spełniła nałożonych na nią zadań. I ostatni dokument, o którym chciałem powiedzieć, z 3 marca 1947 roku, to jest oświadczenie rządu w sprawie traktatu z Niemcami, planowanego, jak się przypuszczało, traktatu, który miał być zawarty z Niemcami na, jak przypuszczano, nadchodzącej konferencji pokojowej. Że dla, kilka tez, dla pokoju niezbędna jest suwerenność narodów Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwiająca ich polityczną i gospodarczą konsolidację. Czyli te narody, które zostały zniewolone, które znalazły się za żelazną kurtyną, one powinny być wolne. Co ciekawego, mówi, że granica Polski Zachodnia powinna znajdować się na Odrze i Nysie Łużyckiej. Czyli już nie ma oddawania tych terenów, nie chcemy ich, chcemy Kresy, ale jest mowa o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale Polska też, Polsce powinna zostać, powinny zostać zwrócone tereny wschodnie. Prusy Wschodnie powinny należeć do Polski z wyjątkiem części północno-wschodniej z Kłajpedą, która powinna należeć do niepodległej Litwy. Nowe Niemcy powinny mieć charakter związkowy i statut pokojowy czy układ pokojowy powinien zawierać całkowite rozbrojenie Niemiec. I co jeszcze ostatnie i aktualne bardzo, stwierdzone tam jest pierwszeństwo narodu polskiego jako najpierw zaatakowanego państwa narodu do odszkodowań od Niemiec, przy czym te reparacje niemieckie nie mogą być dokonywane za pośrednictwem państwa trzeciego, tylko powinny zostać bezpośrednio. Dokładnie tak. Czas mi się skończył. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.